I'll take a potato chip and eat it. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Dzisiaj mam dla was Lacy Sticks o smaku ketchupu, które wygrały w ankiecie z zeszłego tygodnia. Without further ado, przechodzimy od razu do testowania. Mam w sumie ochotę i chętnie bym coś zjadł, także zaczynamy. Co prawda zbieram opakowania, ale od zawsze chciałem otworzyć którekolwiek z Lacy'ów z takim otwarciem w ten właśnie sposób. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Tutaj otwórz, no dobra, tylko co, w poprzek? Jak ja mam to zrobić? That's bullshit, doesn't work. Chyba nożyczkami. Ups. Tak więc w dzisiejszym odcinku Daj Jednego, z racji, że wczoraj mieliśmy Prima Aprilis, dzisiaj chipsy jemy do góry nogami. Tak więc jak widzieliście, otwieranie od boku w ogóle nie działa. Nie ma się co przejmować, że parę nam spadło, skoro i tak 3/4 wylądowało na podłodze. Powiem wam tak, spodziewałem się więcej, a smakują bardziej solą, aniżeli ketchupem. Ten posmak ketchupu jest tylko delikatny, a są strasznie przesolone. Tak więc oceny prezentują się w ten oto sposób. W sumie może nie tak źle, że skończyły na podłodze, bo tam powinny kończyć wszystkie solone chipsy. Ogólnie jest bardzo słabo, nie mam nic więcej do dodania, bo trochę się w sumie zawiodłem, tak więc może przyszły tydzień znajdzie się coś fajnego. Były tak bardzo niesatysfakcjonujące i tak bardzo nijakie, że aż mam ochotę po prostu skończyć ten odcinek już. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Lacy Sticks o smaku ketchupu, które zrobiły nam Prima Aprilis. Nie wiem, po co to zrobiłem, teraz mam dwa razy więcej sprzątania. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, ja jestem Marcin, na razie!